Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym po chyba najdłuższej do tej pory w historii mojego kanału przerwie. I dzisiaj będzie taka bitwa, tylko taka jako tło dla tego, co wam chcę powiedzieć. Oczywiście będzie można też tutaj trochę pooglądać, bo to nie jest aż taka tam tragiczna rozgrywka, więc będzie można i pocieszyć oko i może w międzyczasie posłuchać o tego, co wam mam do powiedzenia. Otóż tak, powiem wam, że jestem w tej chwili życiowo chyba w najgorszym momencie jak do tej pory i nie wiem, czy szybko trafi mi się taki moment. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale no, dzisiaj równo mija miesiąc od tego, jak mój tata zmarł na raka, także to jest główny powód tego, że ostatnio jestem nieaktywny ani na, znaczy no, dużo mniej aktywny. Na YouTubie i na Twitchu. Na Twitchu trochę walczę z tym, żeby jakaś tam aktywność była. Próbuję streamować, ale niestety ograniczenia związane z tym, jaki mam internet do dyspozycji, mocno dają mi się we znaki, więc też nie mogę streamować tak często, jakbym chciał. Materiały na YouTubie nie pojawiały się od miesiąca. Niedawno wyszła nowa aktualizacja w WoWsie, także dlatego właśnie wiem, że minął miesiąc, bo nie komentowałem tej aktualizacji. Zresztą to jest chyba jedna z gorszych aktualizacji. Przy czym w zasadzie ostatnio te patche to mogą walczyć o ten tytuł w najgorszej aktualizacji ostatnio. Bo nie wprowadzają praktycznie nic ciekawego do gry. Teraz weszło trochę ulepszeń graficznych, ale to nie jest materiał na ten temat. No i co dalej będzie z kanałem? Powiem wam, że chciałbym wrócić do tego, co robiłem. Tyle, że no wiecie, co się stało, bo już wam powiedziałem, także dziwnie się czuję z tym, że mam po prostu przejść do takiego normalnego porządku swojego dnia, żeby, nie wiem, pójść do roboty, wrócić, usiąść sobie na chwilę do kompa, coś nagrać, pogadać do monitora. Jakoś tak powiem wam, że no, nie wiem, czy to jest w porządku, że po prostu sobie tak teraz wrócę do tego wszystkiego, co robiłem wcześniej, tak jakby się nigdy nic nie stało, kiedy no, stało się coś, co no już w zasadzie na zawsze zmieniło moje życie. I dlatego właśnie te materiały się teraz nie pojawiały praktycznie. Ale postaram się, żeby jednak coś się tutaj na tym kanale pokazało. Chciałbym wam tutaj zagwarantować jakieś tam rozsądne materiały, żebyście mieli co pooglądać. Jak widzicie, to jest moje konto, które założyłem na serwerze rosyjskim. I gram sobie tutaj praktycznie od zera. I cel istnienia tego konta jest głównie taki, żeby udowodnić wszystkim tym, którzy mówią, że jak płacimy hajs za jakieś tam materiały premium, czy za konto premium, czy za kamuflaże, czy za okręty, to mamy lepszy RNG i lepsze matchmakingi i takie tam inne rzeczy. Na tym koncie nie wydałem jeszcze ani złotówki. Jeżeli interesuje was nick, to macie go tutaj. Możecie sobie sprawdzić statystyki na rosyjskim serwerze, jak to wygląda. Nie wydałem tutaj nawet grosza. I to wszystko, co mam na tym koncie, to jest albo zdobyte za darmo, albo wygrindowane za jakieś tam surowce w grze. Więc to jest też jedna sprawa, dla której założyłem to konto. Robiłem coś takiego też już na serwerze europejskim, ale póki co tam jakoś, no wiemy, co się ostatnio stało. Wszedł reward perków kapitańskich, mamy to Sokole Oko, czy tam Jastrzębi Wzrok, nie wiem, jak to się tam nazywa, nie pamiętam. Ale perk, który ogólnie sprawił, że kampa, która była na tym serwerze, jest jeszcze większa. A tutaj powiem wam, jakoś tego nie odczułem i gra mi się dużo ciekawiej, mimo że ilość słabych graczy jest no, porównywalna, ile nie identyczna w przeliczeniu na bitwy, to ludzie grają tutaj nieco inaczej. Gra jest trochę aktywniejsza, trochę bardziej agresywna, przez to więcej się dzieje i jest większa frajda z tego, że się w tej bitwie uczestniczy. Coś można zrobić, bo jest czas, żeby to zrobić, a nie tak jak w przypadku większości bitew na naszym serwerze europejskim, gdzie bitwa kończy się w 7 minut, przy czym często nie widzimy przeciwnika, bo czerwoni padli na drugiej flance mapy, a na naszej nie było nic sensownego, więc nie mamy nawet co postrzelać jest po bitwie. Więc to są powody, dla których przeniosłem się na ten serwer. I powiem wam, że granie na tym serwerze, na nowym koncie, gdzie nie mam nic, w pewien sposób jakoś tak pozwala mi uciec od tego wszystkiego, co się dzieje. I mam jakiś cel w tym graniu, bo jak wchodziłem na swoje główne konto, to miałem często tak, że logowałem się do gry, oglądałem sobie okręty w porcie i no, nie mogłem się zdecydować, czym zagrać, albo nie wybierałem też
Nic, tylko pooglądałem sobie okręty w porcie, wychodziłem i to było tyle z mojego grania. Niestety jest też ten problem, że no, mam mało czasu na to granie, bo mam raptem 2 godziny dziennie do wieczorem, dopiero jak mama śpi, także też tego grania nie ma dużo. Ale tutaj gra mi się całkiem fajnie i myślę, że tego serwera będę się póki co trzymał. Już robiłem ankietę na Discordzie, kto tam zagląda, to wie, o co chodzi. Robiłem ankietę, w której pytałem was, co chcecie oglądać na streamach na Twitchu. Czy chcecie oglądać to konto, gdzie gram od zera, czy chcecie oglądać moje konto główne, gdzie będę po prostu wam pokazywał jakieś nowości. Mogę też grać na koncie prasowym na serwerze rosyjskim, także to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu mogę wam pokazywać coś tam nowego w grze lub po prostu grindować sobie konto, żebyście patrzyli sobie, jak ja to będę robił od zera i jak to wygląda w moim wykonaniu, gdybym teraz właśnie zaczynał grę. No, gram 5 lat, także no, nie jest to też taki start, jak większość graczy robi w grę. Ale to już jest inna sprawa. Także streamy zawsze mniej więcej staram się jakoś tam szybciej zapowiedzieć na Discordzie, jeżeli już się zdarzą, bo to wszystko zależy od tego, jak mój internet działa. Ale naprawdę postaram się, żeby te materiały na YouTubie uzyskały jakąś tam regularność, bo tak jak mówię, no dziwnie jest mi po prostu wrócić do takiego normalnego porządku tego, co robiłem, bo no doszło do ogromnej zmiany u mnie i nie wiem, czy nie jest za wcześnie, czy jeszcze poczekać, czy co zrobić. Naprawdę jestem w takiej dupie, że nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Ale powiem wam, że jak gram w Wowsika, to odmurzam się trochę i nie myślę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Także zajmuję się po prostu tym, żeby jak najwięcej zatopić i wygrać bitwę. Także to jest mój cel. Na serwerze rosyjskim jakoś mi jest ten cel osiągać nieco łatwiej, bo no tu się więcej dzieje, bitwy trwają dłużej, są bardziej wyrównane. Także to jest niewątpliwy plus tego serwera. Ale już nie będę tyle zachwalał, bo jeszcze zbyt dużo osób tu przyjdzie i się robi taka sama kicha jak na europejskim. Przy czym Wargaming oczywiście nie umożliwia nam przeniesienia konta serwera europejskiego na rosyjski. Z jednej strony to dobrze, bo gdybym przeniósł konto, na którym mam wszystko, to znowu nie miałbym co robić, a tak mam cel, mam co robić i gra mi się fajnie. Więc jeżeli ktoś jest chętny na streamy, to bardzo serdecznie zapraszam was na Twitcha, albo najlepiej być u mnie na Discordzie. Wtedy wiecie wszystko na bieżąco, czy coś będzie, czy nie będzie, jakieś giveawaye tam są też prowadzone, także link powinien być na kanale na YouTubie, jeżeli nie, to wrzucę w opisie filmu, żebyście mieli ten link, mogli sobie tam wejść i w razie czego ze mną pogadać. No i w zasadzie to tyle, co chciałem wam przekazać. Ogólnie sytuacja jest do dupy, ale Wowsik jakoś tam odciąża mnie tym, że mogę się zająć tym, co tutaj właśnie robimy w tym Wowsiku. Także postaram się, żeby to jakoś wszystko wróciło do normy, chociaż no nie wiem w zasadzie, co mam powiedzieć w takiej chwili. To już minął miesiąc, ale to jakoś niewiele zmieniło, więc no postaram się, żeby było tak jak kiedyś, ale w pewnych aspektach już nigdy nie będzie niestety. Także pozostaje nam obejrzeć do końca teraz bitwę, którą wam tu przygotowałem. Ekspiłem sobie jeden burga, jeszcze nie wiem, czy on tutaj nawet był wymaksowany. 15.4 zasięgu to możliwe, że już był. W tej chwili jestem już na Neptunie i tym Neptunem sobie elegancko ogarniam to, co się dzieje na rankedach. Gram z radarem. Edenburgiem też gram z radarem, ale tam nastąpiła jedna duża zmiana, gdyż Edenburg ma mniejszy zasięg spota niż zasięg radaru, w związku z czym jak ktoś nas widział, pykaliśmy radar, to już byliśmy pewni, że go wyświecimy, a na Neptunie już tego nie ma. Tam jest 200 metrów zapasu między zasięgiem spota a radarem, także musimy poczekać i pozwolić do siebie podejść. I ja uważam, że granie na radarze tymi okrętami to jest gra bardzo wymagająca, bo to są okręty delikatne, ale to jest, tak jak mówiłem ostatnio gdzieś tam, to są okręty wysokiego ryzyka, ale wysokiej nagrody, bo one są w stanie poradzić sobie z większością okrętów. Może nie Edenburg, bo mamy tylko 3 torpedy na burtę, ale jakiś tam już Neptun czy Minotaur to bez problemu mieli wszystko jak leci. Tu widzicie mnie co prawda z radarem, przepraszam, z dymem, ale na rankedach preferuję sobie granie z radarem i tam naprawdę bicie dedeków w bitwach na tym serwerze ma dosyć kluczowe znaczenie. Także jeżeli pozbędziemy się tego zagrożenia w postaci spota i torped, to jesteśmy w stanie bitwę uciągnąć.
Jeżeli będziecie chcieli przyjść na streama, to możemy sobie porozmawiać również o tym, jak ja bym teraz grał i co bym teraz robił, gdybym dopiero zaczynał grę, bo mam na to takie jakby no, inne spojrzenie niż w momencie, kiedy mam wszystko, co ma tylko możliwe i zasoby typu stal i węgiel to w zasadzie tylko mi leżą na koncie, nic z tym nie robię, bo mi się i tak nic już nie przyda. No co prawda stali akurat może nie, bo nie wygrindowałem jeszcze wszystkich okrętów stalowych na swoim głównym koncie, ale no mam tego sporo, także tam po prostu trzeba się dobrze zastanowić, czym zagrać. Mamy tu odpalony hydro, niestety uszkodzony silnik, w związku z czym trzeba liczyć na to, że uda się ten okręt tutaj, te torpedy wyminąć, ale na szczęście zapas odległości jest tak duży, że spokojnie można to zrobić. No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o... O, tam ktoś ładnie skasował typa. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o perki na krążownikach, to krążowniki tego typu właśnie jak lekka linia amerykańskich krążków, czy lekkie brytyjskie, to są linie, które straciły w tym momencie najmniej, bo tu się raczej survivalu nie brało, a te perki, które się pojawiły, w jakiś tam sposób nam pomagają. Na przykład ten mistrz działanowy, który skraca nam przeładowanie głównej artylerii po wykryciu, czyli pykamy radar i od razu strzelam 10% szybciej, nie? Bo mamy kogoś wyświetlonego w zasięgu naszego spota. To jest fajna rzecz. Także te okręty na pewno zyskały. No i cóż, pozostaje nam do końca obejrzeć sobie bitwę. Mam nadzieję, że w komentarzach podrzucicie jakieś pomysły, czy jakieś wasze tam żądania na temat tego, co chcielibyście znowu, żeby się na kanale pojawiło, czy bitwa miesiąca. Może nie aż tak agresywnie, ale postaram się, żeby te materiały pojawiały się na razie częściej niż raz na miesiąc, to może raz w tygodniu, żeby się chociaż coś pojawiło. A żeby wróciło to wszystko do normy, to jeszcze potrzebuje trochę czasu, bo no nie jest kolorowo ogólnie, także... Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i ile czasu będzie potrzeba, żeby wszystko doszło do normy. Teraz może przyspieszę. Wiem, że tego nie lubicie w większości, ale przyspieszę, bo nie będę wam pokazywał po prostu zbyt długo tego, jak płynę sobie na kapa. No i mamy sobie Nowy Meksyk, mamy też kagę nad głową, więc samolotów spadło w tej bitwie całkiem sporo. Mamy już gotowy dym, możemy się zadymić i możemy sobie strzelać do wyspotowanego przez nasze pancerniki Meksyczka. Także damage leci za darmo, a do tego jeszcze kap się robi, więc tutaj taka na spokojnie rozgrywka, korzystając bezlitośnie z tego, co nasza drużyna nam oferuje. Bo granie na okrętach, które bazują na strzelaniu z dymu, to jest właśnie wykorzystanie swojej drużyny do maksimum, żeby mieć zapewnionego spota i mieć co strzelać po prostu, także to jest najważniejsza zasada, żeby nie iść zbyt daleko do przodu, bo jeżeli się wtedy dymimy, to jesteśmy ślepi i bezbronni, a w takiej sytuacji jak tutaj mamy, to świecą nam pancerniki, strzelający pancernik przeciwnika i możemy sobie do niego za darmo strzelać, przy okazji przejmując jeszcze kapa, także to jest optymalne moim zdaniem wykorzystanie tych okrętów. Oczywiście w wersji dymnej. Przy czym powiem wam szczerze, że na tym serwerze jestem naprawdę w stanie się pokusić o granie z radarem na randomach. Na rankedach wiadomo, radar jest lepszym wyborem dla tych okrętów, zwłaszcza od dziewiątki, bo tam już reload spada i to dosyć mocno. Tutaj to przeładowanie jest nieco dłuższe niż na tierach wyższych. Wkręci się w te torpedy? Nie pamiętam. Może i się wkręci, będzie uciekał przed lotniczym. A nie ominął. No i ja sobie tutaj teraz wyjeżdżam z dymu, ryzykownie bardzo, ale jednak, bo Meksyk ostrzeliwany jest przez dwa pancerniki, jeszcze atakowany przez samoloty, także raczej długo tutaj nie pociągnie. O, Shokaku dokańcza robotę, ładnie lotnia zagrała. No ja tymczasem tłukę sobie jeszcze samoloty, już zestrzeliłem 20 parę i dodżujemy sobie torpedki. Czy tam wymijamy, jak to woli. No i tu korzystając z tego, że brytyjskie krążki dosyć szybko przyspieszają, mogę gościa sobie zmienić, zwolnić, poczekać, aż rzuci torpedy, dać pełną prędkość i może coś tam się uda wyminąć. Przynajmniej nie dostać pełnego zrzutu na mordę. Płyniemy sobie na kapa, 80 koła na koncie. To nie tam, no, wynik nie jest porywający, ale 3 fragi i 27 zastrzelonych samolotów. Tu jeszcze nam się pojawi lotniskowiec, będziemy mogli trochę damage do sobie stuknąć. Widzicie, że dosyć uciążliwie nas ta kaga tutaj atakuje. W tym momencie zestrzelono już ponad 30 samolotów, także już niewiele brakuje do osiągnięcia.
Jeden samolocik. I samolocik drugi, ekspert obrony przeciwlotniczej, czyli widzę, że... O, jeszcze wsparcie wpada. Widzę, że teraz w powtórkach poprawiono to, że wyświetlają się osiągnięcia. To jest dosyć spore ułatwienie. No i ostatnie sekundy bitwy, jeszcze kilka samolotów uda się zestrzelić. Przekroczone 100 tysięcy i 3 fragi. Także w tym materiale to jest wszystko. Ja Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.